Już po raz ósmy lubinianie mogli poszukać swoich wymarzonych książek. W lubińskim ZOO pojawiły się tłumy, które przeszukiwały literackie stosy. Wszystko po to, aby znaleźć ulubiony tytuł lub pozycję z ulubionego gatunku. Obyczajowe. Czasami kryminał, jak się trafi. Coś takiego ciekawego. Nie, różnie. I romanse, i opowiadania takie. Piękna Hiszpanka i tutaj jest Kitty, ich mocna godzina. Idea akcji jest prosta i dzięki niej książki, które kurzyłyby się na półkach, mają nowych, ciekawych treści właścicieli. Organizatorem Biblioteki pod Chmurką jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lubinie. Cieszymy się bardzo, że już po raz kolejny możemy właśnie poza murami biblioteki spotkać się z mieszkańcami i wspólnie spędzić z nimi czas. I to jeszcze w tak przepięknej aurze. Przygotowaliśmy wiele atrakcji, warsztaty, animacje dla dzieci, teatrzyk, spotkania autorskie. Przy tej okazji odbyło się wiele wydarzeń towarzyszących, ale akcja od wielu lat cieszy się wielkim zainteresowaniem i pokazuje, że czytanie książek ma się całkiem dobrze. Wracają, papierowe mają się całkiem dobrze i bardzo nas to cieszy. Córka również czyta? Czyta, różnie, ma swoje wybrane. W tej chwili seria Dziennik Cwaniaczka, ale leci z koksem. Teraz się trochę mniej czyta, bo słabszy wzrok, nie? Ale jak okularów nie było trzeba, to się więcej czytało. Dla wielu fanów literatury tradycyjne książki mają wyjątkowy wymiar, dlatego akcja będzie kontynuowana.